na płycie, jak widzimy, jest Indianin, to ja jestem. Jedno z ostatnich zdjęć na sesji zdjęciowej, które robiła ciotka Karolina, nasza przyjaciółka, która specjalnie przyleciała zresztą z Alei, między innymi po to, żeby... Karolina z Hollywood, o której wspomniano dwie płyty wcześniej. Trzy. No. No fajnie się wpisał mi ten Indianin, taki pióropusz Indianin, światło i mrok, gdzieś tutaj one też istnieją. Indianin to dla mnie symbol człowieka wolnego, wojownika, no ale też człowieka żyjącego w takiej zgodzie z naturą, w jakiejś takiej równowadze, prawda? Teksty właściwie gdzieś w warstwie tekstowej wydaje mi się, że ta płyta jest moim jakimś takim rodzajem credo życiowego i jakąś taką opowieścią, narracją i o mnie, ale zarazem poprzez jakby bohaterów, którzy się pojawiają na tej płycie. No nie wiem, trzeba się wsłuchać, bo tam jest wiele takich rzeczy, nad którymi ostatnio się zastanawiałem. Ja zapraszam do posłuchania, bo to... No co ja będę tutaj ględził o tym, jak się, prawda, rozwinąłem literacko. Myślę, że na pewno nie stoję w miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, na pewno stoję chyba jeden z bardziej dynamicznych albumów, albo najbardziej dynamiczny album zespołu Wilki. Jest 5 dynamicznych, szybkich numerów, 6 utworów, powiedzmy, wolnych lub średnich temp. No i 2 utwory takie o zabarwieniu, w tych 6 2 utwory o zabarwieniu takim troszeczkę... Akustycznym. Akustycznym, no. Jest więcej gitar właśnie ze względu na tą zmianę składu. Chyba się zrobiło tak, znaczy nie chyba, tylko na pewno, że oparliśmy to na takim bardziej rockowym instrumentarium. Jest dużo gitar, nawet Andrzej tam mówi, że nawet miał kłopot coś tam wymyśleć, bo po prostu jakby ta przestrzeń jednak była w większości zapełniona przez gitary. I to jest taki trochę powrót do korzeni, a może po prostu tak poczuliśmy. Ale to jest fajna przygoda, myślę. No właśnie. Bo widziałem, jak chłopaki pracowali nad tym, bardzo fajnie, szybko się zresztą z Maćkiem dogadali. I to nie jest wcale łatwe. Zwykle to jest jakiś tam problem, kiedy jest 2 gitarzystów w zespole. Żeby go uniknąć, przez wiele lat sam grałem na gitarze. Teraz mam wolne ręce, więc jest fajniej chyba na koncercie, bo lepiej mi jakoś tak w ogóle, wiesz, mogę więcej czasu poświęcić na nawiązanie kontaktu z ludźmi i tak dalej. Poza tym trochę taki czuję się wyzwolony przez to, że... Wolny. No wolny właśnie, no widzisz, no właśnie. To jest to właśnie. Także to nie muszę grać na gitarze. Mogę zawsze oczywiście wziąć sobie gitarę, coś zagrać, ale ostatnio nawet w ogóle już nie gram, bo oni tak fajnie to robią, że nie chce mi się. Nie muszę zresztą tam zakłócać. Naszą wolność w ogóle wszelako rozumianą ograniczają różnego rodzaju sytuacje. No, kiedy człowiek ma rodzinę, wiadomo, że nie... No nie jest to zdrowe, kiedy ojciec codziennie odbywa na przykład 100 skoków spadochronem, prawda? No, żadna rodzina nie czułaby się stabilna i jakby taka... Natomiast człowiek wolny może robić, co chce, może, no, prawda, jakby zupełnie inaczej funkcjonować. No ale ja również śpiewam na tej płycie, że dokąd doszliśmy, zbawiając świat przez 2000 lat. Tam jest dużo takich wątków, które gdzieś tam wynikają z moich przemyśleń, ale zarazem też... opowiadają o mnie, czyli gdzieś jakieś takie credo, jakiś taki rodzaj wyznania moich własnych jakby postanowień, wyborów, chęci jakby też opowiedzenia o tym. Świat to fajne miejsce. Ten utwór powstał bez indiańskiego sznytu. Mieliśmy jakiś wstęp i pomyślałem sobie, że fajnie by było. Wyobrażałem sobie ten utwór jako taki, wiesz, idący korowód, prawda, ludzi śpiewających gdzieś po moście jakimś, powiedzmy. No jak po moście, to pomyślałem sobie, może po takim bruklińskim na przykład moście, to może tam powinni być Indianie także, wiesz, powinni... Tak sobie pomyślałem, że taki kolorowy korowód. Zresztą ci Indianie, akurat tak było, że poprosiłem Monikę,
żeby przeszukała jakieś traki, wiesz, które są w necie dostępne, takie, żebym sobie sprawdził, czy to mi w ogóle będzie pasować. I okazało się, że od razu właściwie taka ścieżka, którą znalazła Monika, od razu przypasowała, nie musiałem za wiele robić, przyciąłem tam w jednym miejscu i właściwie to tak pojechało. I to tyle. No. Tam nie ma żadnego jakby w warstwie tekstowej, tam nie ma żadnych, powiedzmy, nazwałbym to indiańskich jakichś przekazów, prawda, plemiennych, tylko raczej są opowieści innej treści.